robisz, bo jesteśmy na rybach. Zakładałem spławiczek. No zajebisty jest, kurwa. I świetliczek. Ode mnie ze sklepu. Teraz nie, spławiczek nie. Nie? Nie. A kurwa mać, ja mam takie dobre spławiki w sklepie, ja pierdolę. Oni teraz kupują chińszczyznę, kurwa. Teraz będziemy sprawdzać. Co będzie sprawdzać? Grunt? Nie. To zrób 2 metry. Jakieś ciężary, to duży. Grunt zrób tak jak ja mam i pół jeszcze. Tak jak ja jestem wzrostu. To nad głową jeszcze 3 cm, nie? Chłopacy z Wolfsburga na poznańskich blachach. Myślisz, że nie było widać waszych numerów rejestracyjnych? Jest po drugiej stronie ulicy, pod sklepu widziałem te wasze tablice z przodu. Świecę się, kurwa. No to przynajmniej widoczni byliśmy. No, oni by was zobaczyli, to od razu by was zatrzymali. No, na polskich blachach trzymają. Tu łapią. No. Do roku można, nie? Nie, do pół. Nie, Łukasz? Pół roku. I to musisz podatek drogowy opłacić. No. A jak się zatrzymają drugi raz i zobaczę, że byłeś... Wyjście. No, albo przepisać, albo się wyprowadzić. Tak. Tak jak ja mam na żonę, która jest w Polsce i wyjebane mam. A ty, Łukasz, nie miałeś na salzgitar? Nie, no posada na Braunschweig. Aha, na Braunschweig masz. A co, aha, to ty masz, żona przyjechała tym, masz jeden drugi tutaj? Pokaż, co tam robisz. No i gra gitara. No i jest dobrze już. Już nic nie rób. Teraz zrób grunt około 2 metrów. Będzie grało. No, wędki zajebiste, kołowrotki zajebiste. Co więcej potrzeba? Ryb tylko. Nie wiem, dzisiaj ciemna noc, księżyca nie ma, bo ja ostatnio w pełni byłem tutaj, wiesz? Nic, nawet brania, jedne pęknięcie jakieś miałem, tylko ja byłem w tym miejscu. Bo karpie łapam zawsze po tamtej drugiej stronie, nie? Ale tam siedzi teraz kolega ze względu, że wy nie macie zezwoleń, to przyjechaliśmy na tą stronę. No na rybaka zobaczymy, może coś dziabnie jeszcze. To jest podłączenie do tego, czujki od razu. Więcej migania jest po prostu. Ale to jest dobre, wiesz? Natknęło i zostawiło. Co? Wróci. Uśmiechnij się, Łukasz. No. Nie świeć mi w oczy. Kurwa, no co mam zrobić? Ja bardzo... Dobra, branie było, ale się skończyło. No to wróci. Ale to jest dobry znak. Muszę baterię wymienić. Na razie póki piszczy, to piszczy, bo już na czerwoną mruga. Nasza pierwsza nocka w Niemczech. No nie świruj. No. Dlaczego? No bo ja nikt nie opalił w Niemczech. Ja łapałem w Holandii. Aha, chodzi o, że tutaj, na jeziorze. No, ale ogólnie, że w Niemczech. Tak? Mhm. Dobra, i teraz mamy grunt pelet. No to już zarażeni. Już zarażeni, nie Łukasz? A jeszcze Elba. Dzisiaj mieliśmy jechać, ale mi się zbytnio nie pasowało, że mi pozwoleni na Elbę jechać, nie? Ale pojedziemy, to jeszcze trochę za wcześnie, no, wiesz? Tam to jak będzie typowo ciepło, bo tak. No, teraz nie, ja mówię, że Teraz mówię nie, bo tu nie ma co. Jest za zimno. To czekaj, twój jeszcze nie stoi spławik? Nie, bo na razie Tomek zrobi pelet i zarzucimy z gruntu. A tam jeszcze tam stoi? Tam pod górę. To już ty? No, wyrzuciłem. A u mnie branie było i chuj z tego jest. No na razie nic, ale zobaczymy. A jaki pelet dzisiaj byś rozrabiał? Tu mam Halibuta. Trzymasz? A to już poświecisz jeszcze? Oczywiście. Podrębar. No. Wyjeżdżę. Poczuł rybę i się rzucił. Jaka to jest firma? Premium. Premium. Lorpie. Lorpie dobra firma jest. Tam zanęty Lorpie w Polsce, w sklepie. Ja oglądałem was kanał. Zależy który kanał, bo są dwa. No polski jest jeden, a są dwa takie same loga. Nie. Bo ja mam jeden tu, a drugi jest w Polsce. No ale to razem też się. A to razem jest tam. A drugi jest wędkowanie z Mariuszem na YouTube. To trafiłem tylko na razie na tamte. Ale jak piszesz, musisz pisać wędkowanie z Mariuszem na YouTube, nie? To dobrze, do no nie, no wszystkie filmy będą, dojdzie, żeby nie było. Wszystko tak, co wie.
Ile wędek macie w ogóle łącznie rozstawionych? Cztery. Łącznie cztery będą. No tak, bo mam dwa spinningi, a nie chcę mi się ich przerabiać. No. Ale ja dzisiaj spinningu w ogóle nie brałem, bo stwierdziłem, że nie będę rzucił. Nie? Wojtek, weź tą wędkę stąd. To czyli masz dzisiaj wędkę halibuta, tak? Halibut i łowca. No łowca, ale jaka? No pieprz, nie? Halibut, tak? Pieprz, no pokażemy, żeby widzieli, że nie ma ściemy, nie? No. Łukasz, żona w domu? Czeka na ciebie. Beks Gold. Zajebiste piwo. Musisz poczekać za 2 minuty, jak ci on miękki zrobi. Bo jak w koszyk wsadzisz, to on ci wypadnie zaraz. Też masz sól kiecznego? No, a za takiego masz? Nie, no też mam takiego. Też takiego? Ty masz zegarki, no bez, ale mam silnikiem, ten mogę ustawić sobie pod spodem. No tylko zegarka nie mam, nie? Ten z bajerami był, ten jakąś grę ma wbudowaną. Mój kosztował 76 euro sobie. No. Łukasz, o której będziesz mówisz rano? A z małym siedzisz, tak? No. 7, 8. Ile wędek będziesz miał ze sobą? Jedną. No to jedną, bo musimy kombinować rano, nie? Bo ja wiesz, no niby kontroli tu nie ma, nie? Pierwszy raz jak ten, to poważnie jest, czy tak średnio? Zależy kto pewnie... Zależy kto... Do 500. Nie, to zależy kto, może nic nie zrobić, nie? Jeżeli ja złożę wędki z gruntu, a ja będę miał tylko na spławik, to możecie zostawić 2 gruntówki albo 2 spławikówki. Bo ja mogę na 3 wędki łapać, nie? Ale jeżeli bez gruntu się nic nie działa do godziny 6 rano, to gruntówki możemy zwinąć, nie? Bo ja o godzinie 6 rano też będę gruntówki zwijał, jeżeli nie będę miał brań żadnych, nie? Bo bez sensu jest, nie? Lepi się? No, ostatnio miałem sytuację tam na zbiorowni. I właśnie gość podjechał i się pytał, czy mamy pozwolenie, wiesz? Mhm. Normalnie wędkarz. Podejrzewam, że jakby powiedział, że nie. Nie, bo musisz mieć musi pokazać ci legitymację. Legitymację ci musi pokazać, jak chcesz się skontrolować. No ale to nie musi on, wystarczy, żeby zadzwonić. No to chyba, że tak. No. Dzisiaj u mnie był nasz kolega najlepszy z Binrode. Paweł. Materiał kupował, pelet łowcy. I ja mu mówię, bo on do mnie ostatnio napisał, gdzie jest mata. No to ja dzisiaj dałem film na stronę, że jest piękna zielona trawa. Ja do niego mówię, że ryby biorę, nie? No. Tu nie można ryby puszczać. Znaczy można ryby wypuścić, jak masz limit już tej ryby, nie? Jak masz dzisiaj złapane 4 karpie, a 2 tylko możesz wziąć w ciągu dnia, czyli 2 możesz wypuścić, nie? No. Już te pytania mam wszystkie od cyklu. Ale możesz napisać ciągle, nie? No, już masz drukowaną, pierwszy drukowaną. 8 osób jest, nie? 8 osób? Ja nie wiem, czy ja pojadę, bo jak dostanę wolne, bo ja na 21 muszę być w niedzielę w pracy. Jeżeli ja nie dostanę wolnego, a na 18 wy dopiero wrócicie, a ja muszę spać, nie? Tam jest trochę lipa, najlepiej, że moja żona pojedzie z wami. A zresztą 8 osób to i tak na 2 samochody przegoni. A kasę gotówka, czy...? Gotówka jemu do ręki. O, super. Tu to nie zbani. No, rozrabia. A Łukasz czerwiec, tak? No. W czerwcu kolejne zgłoszenie? Co? W czerwcu kolejne zgłoszenie? To miesiąc. To zajebiście, to możliwe, że ja się opadam, będę też pisał. No, radziłbym czerwiec, nie? Dobra, gotowe. Już gotowe? Gotowe. No. Bra, nie ma. Dobra, zatrzymujemy na razie to.